Dzień dobry. Dziś znów zza kierownicy Opla Astry. Tym razem nie elektrycznej, nie trzycylindrowej, tylko po prostu Astry. Oczywiście trzeba zacząć dzień od istotnych rzeczy. Wspomaganie utrzymania na pasie. Rozłącz. Rozpoznawanie znaków drogowych, tak. Ostrzeżenie o utracie koncentracji, odłącz. Start, stop, oczywiście, odłącz. No i to by było właściwie na tyle. Dobrze. No to pojechali, jak powiedział Gagarin. To jest Astra Kombi i nie... Wchodząc w głąb specyfikacyjnych zawiłości, które każdy może sobie sam sprawdzić na stronie Opla, powiem Wam tak. W dzisiejszych czasach 140 tysięcy złotych za spory rodzinny samochód z wysokoprężnym, czterocylindrowym silnikiem, co prawda zaledwie 1,5-litrowym i tylko 130-konnym, ale za to rozwijającym aż 300 Nm, oczywiście w piku, to nie jest coś, co mamy do dyspozycji cały czas. Cały czas mamy w okolicach 220-230 Nm, co i tak w tym samochodzie w dzisiejszych czasach absolutnie i całkowicie wystarcza, żeby mieć bardzo dużą przyjemność z jazdy, która nie tylko jest całkiem mile dynamiczna, ale przede wszystkim wściekle ekonomiczna. Dopiero co pokonałem trasę do Piły i z powrotem, przedtem odebrawszy auto na Radzymińskiej, tam gdzie się mieści park prasowy Stellantis, i z przystankami w domu w Piasecznie. Powiem Wam tak, gdybym jechał Astrą, to bym był cały zachwycony z prostego powodu. Jeden zbiornik paliwa by mi wystarczył na, lekko licząc, 1000 kilometrów. Lekko licząc, ponieważ auto w trasie pali 5-4, tak mniej więcej. Nie OK40, proszę Państwa, to jest niestety problem z mapami ograniczeń prędkości w Polsce. Jak widać na załączonym obrazku, dotyczy to nie tylko grupy Volkswagena. Mniej więcej to samo wyprawia Hyundai, mniej więcej to samo wyprawia grupa Stellantis. Co ciekawe, tylko BMW i grupa Renault wyróżnia się na plus. No dobra, jeszcze Mercedes. Wyróżniają się na plus w tym towarzystwie i tam, jak tempomat wskazuje, że jakaś prędkość nas obowiązuje, to w 9 na 10 przypadków trafia. Wracam. Otóż przy takim zużyciu paliwa, a mówię o trasie jechanej szybko i dość brutalnie, bo jechałem w środku tygodnia, jechałem w bardzo, bardzo zatłoczony dzień. I jakbym jechał Astrą, to mówię, no pojechałbym w jedną i w drugą stronę na jednym zbiorniku paliwa i jeszcze by mi zostało. A niestety pojechałem innym samochodem grupy Stellantis, marki amerykańskiej, z techniką, której szef Stellantisu nie lubi, znaczy nie techniki, a marki, światowską techniką hybrydy typu plug-in. Efekt był dość przerażający, bo ten zespół hybrydowy, który zresztą już Wam kilka razy przedstawiałem w produktach właśnie tamtych
i bardzo kręciłem nosem. Pierwszy raz pojechałem w ostrą trasę i to było coś strasznego, bo samochód dysponujący silnikiem benzynowym 1.3 turbo oraz elektrycznym silnikiem na tylnej osi ledwo dał się rozpędzić do 150, a za całą trasę zażyczył sobie 13.8. W efekcie dwukrotnie musiałem tankować i wliczając zarówno autostradę, jak i tę dość brutalnie jechaną trasę zwykłymi krajówkami, no zaliczyłem mniej więcej 920 km na 115 litrach benzyny. To jest po prostu przerażające. Przy czym ze względu na rozbicie zespołu napędowego, tamten samochód, znaczy przedni napęd spalinowy, tylny elektryczny i nikt nie wie kiedy i dlaczego, co się dołączy. Dołącza się brutalnie i nieprzyjemnie, zmieniając gwałtownie charakterystykę auta. No więc jazda była jeszcze w dodatku, delikatnie mówiąc, bardzo angażująca, bo trzeba było po prostu pilnować skurczybyka, który robił na jezdni co chciał, a może i czego nie chciał. Generalnie, no jak sobie pomyślę, że ona się spóźniła o jeden dzień ze zwrotem, ta Astra, bo miałem nią jechać, to mi się robi naprawdę żal. Bo tu siedzę jak w normalnym samochodzie, nikt nie próbuje mnie epatować jakąś symboliką, jakimiś nawiązaniami, tylko po prostu dostałem porządne auto z porządną kabiną, porządnym kokpitem, bardzo porządnym prowadzeniem, może nieco zbyt jędrnym zawieszeniem, ale to trudno mówić o zarzutach. Okej, to nie jest tak komfortowe auto, jak przez całe lata, wręcz dekady, Astry były. Ale w życiu nie powiem, że to jest niewygodne auto, niedogodne resorowanie. Natomiast z całą pewnością jest to auto, które fantastycznie słucha układu kierowniczego, fantastycznie się prowadzi, jest cudownie stabilne, nie reaguje na boczne podmuchy. No, jest twardawe, ale mimo wszystko bardzo komfortowe, fotele są świetne. Kanapa, no jak widać, tam nie ma szaleństwa, jeśli chodzi o przestronność dla pasażerów tylnej kanapy, ale na stopy miejsca jest bardzo dużo, w związku z czym, tak jak to tłumaczyłem wielokrotnie, całkiem wygodnie da się tam podróżować, nawet długą trasę, bo nie trzeba podwijać stóp, co najbardziej atakuje poczucie wygody. Bagażnik jest ogromny, łatwo dostępny. Zużycie paliwa w mieście, uwaga, 4,4. I to kosztuje około 140 tysięcy bazowo. A więc dokładnie tyle samo, co tip-top identyczny technicznie bliźniak, czyli Peugeot 308. Z tych dwóch samochodów ja bym sobie zrobił ideał, bo 308 ma bardziej podatne zawieszenie, bardziej komfortowe i bardziej podobający mi się kokpit. Natomiast z zewnątrz Astra podoba mi się bardziej, nawet jeśli 308 bardzo lubię, bardzo wysoko cenię za stylistykę. Więc tak naprawdę nieważne, który z tych dwóch samochodów kupicie, wydacie praktycznie dokładnie tyle samo pieniędzy na dokładnie tak samo cholernie dobre auto, jeden z wymierających gatunków pod tytułem prawdziwy napęd, który nie kombinując, nie wymyślając jakichś, Bóg wie jakich, rozwiązań, jest po prostu oszczędny, całkiem dynamiczny,
ma monstrualne zasięgi na jednym tankowaniu. No dobra, no tak jak powiedziałem, 140 tysięcy złotych to jest bardzo dużo, ale w dzisiejszych czasach, jeśli chcemy kupić nowe auto, to to nie jest żaden szał. Tym bardziej, że absolutnie topowa wersja tego samochodu, w sensie specyfikacji, mająca na pokładzie absolutnie wszystko, będzie kosztowała 152-153 tysiące. I naprawdę, konia z rzędem temu, kto by wymyślił, co by tu jeszcze można było zmienić na plus. Pomijając oczywiście co najmniej niektóre tworzywa sztuczne, cholerny lakier fortepianowy tak zwany. No ale tego nie przeskoczymy. Można to sobie czymś okleić, podejrzewam. Natomiast użytkowo ten samochód praktycznie w ogóle nie ma wad. A to jest wstrząsające. To się dziś tak rzadko zdarza, że wsiadasz, po prostu wszystko ci pasuje. Okej, chciałbym, tak jak jest w nowych Renault i Daciach, mieć jeden przycisk wywołujący spersonalizowane nastawy systemów wsparcia i ochrony. Bo duża część tych systemów jest dziś obowiązkowa w tym sensie, że one muszą być aktywne po każdym uruchomieniu samochodu. A więc to, co na samym początku zrobiłem, czyli po uruchomieniu silnika natychmiast musiałem odłączyć trzy funkcje, to jest to, co musi być włączone zawsze. Natomiast Renault pozwala wybrać wszystkie takie funkcje, zebrać je w kupę i pod hasłem spersonalizowane działanie określić, które funkcje chcemy mieć działające, a które nie. Jednym przyciskiem. Pek, pek, gotowe. Więc chciałbym mieć to również tu. Tak jak w każdym innym samochodzie. Odłączyć pilnowanie pasa ruchu wyrywające kierownicę, mniej lub bardziej w zależności od producenta. Nie mówię, że tu, broń Boże, po prostu jest to rzecz, której nie znosimy. Jasne, włączamy ją w trasie, tak, bo trasa usypia, lepiej mieć wsparcie. Start-stop silnika, z powodów, których już nie będę po raz kolejny opisywał, i nadzór nad uwagą kierowcy, który doprowadza do szału, po prostu. To są trzy rzeczy, które należy odłączyć zawsze. I brakuje mi tu jeszcze autoholda, czyli tego systemu elektronicznego, który po zatrzymaniu samochodu, jak jeszcze jestem na biegu, na przykład w korku, na światłach i tak dalej, kiedy nie jadę na tempomacie, a tu jest inteligentny tempomat, żeby po zatrzymaniu można było zdjąć nogę z hamulca i nie tracić energii na trzymanie go, bo samochód stoi dalej. A tempomat, jak w całej grupie Stellantis, w całej grupie PSA, czyli Citroën, Peugeot, DS, Opel. Tempomat jest inteligentny, półaktywny. On sam nie przyjmuje, jakie ograniczenie powinniśmy stosować. Nie zwalnia, nie przyspiesza. On po prostu pokazuje kierowcy. Tak jak tutaj widzieliście być może przez moment, pokazuje liczbę oznaczającą limit prędkości i pyta, czy ok. Jeżeli kierowca się zgadza z tym limitem, to na kierownicy naciska przycisk ok. I samochód się rozpędza lub zwalnia do zadanej prędkości. Z przyczyn, o których mówiłem wielokrotnie i które dotyczą również niestety tego koncernu,
Z rozpoznawaniem rzeczywiście obowiązujących limitów prędkości bywa tutaj różnie, często wręcz słabo. Więc no, kierowca jest najwyższą instancją i tak powinno być. Niemniej właściwie to, co tutaj jest jako tempomat, jest optymalne. Jeżeli mi nie pasuje to, co on wykrył, czy mu się wydaje, że wykrył, to najzwyczajniej w świecie to no, lekceważę i jadę dalej na takim ograniczeniu, jakie sobie ustawiłem, albo ustawiam inne. W trasie zwykle nie ma takich problemów. Problemy są z obwodnicami Warszawy, ekspresówkami, bo dane dotyczące limitów pochodzą mniej więcej przed 5 lat, kiedy te ekspresówki były dopiero budowane i obowiązywały drastyczne ograniczenia typu 40 na godzinę, co też widzieliście, jak wyjechałem na S7. Bardzo długo pokazywał 40, tam gdzie od Bóg wie jak dawna obowiązuje 120. Ale to wręcz coraz częściej postrzegam nie jako wady samochodu, a jako sposób na pobudzenie uwagi kierowcy. On wszystko sam. Więc nie widzę tu wad. Integracja smartfonu z multimediami trwa dosłownie 13 sekund, mierzyłem. I nie ma najmniejszego problemu. Wszystko działa, nie zrywa łączności, daje się obsługiwać. Owszem, są głupie narowy w samym systemie multimedialnym. Jeżeli jestem połączony z Apple CarPlay i odtwarzam muzykę ze swojego smartfonu i przejdę na przykład właśnie do zmiany nastaw systemów wsparcia, to powrót nie będzie dokładnie w to samo miejsce, z którego startowałem. Czyli jeżeli słuchałem muzyki, ale miałem włączoną również nawigację ze smartfonu, to nie wrócę do nawigacji, tylko do muzyki. Będę musiał znów palcem pstryknąć nawigację. Żaden problem, ale no jest jakiś malutki błędzik w multimediach. Niemniej, to jest znakomite auto rodzinne, które co prawda dziwi, że nie ma regulacji podparcia lędźwiowego, co jednak jest drastyczną wtopą, jeśli chodzi o komfort podróżowania. Ale jeżdżę tym samochodem już który czwarty dzień. Jak go odebrałem, miał zasięg 720 km. Przejechałem, ja wiem, pod 200 i jak widzicie, mam zasięg 600. Więc auto prawie nie pali. Tak, bardzo, bardzo lubię ten samochód. Nic na to nie poradzę. Dziękuję, do widzenia.